Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj szybka kalibracja. Zapraszam. A więc tak, kalibracja na szybko. Włączamy urządzonko. Sprawdzamy, na jakim zakresie pracujemy. Na dole tutaj widzimy start od 400 MHz do 450 MHz. Jeśli nam to pasuje, to możemy zaczynać kalibrować. Jeśli nam to nie pasuje, na przykład nie pasuje, bo chcemy sprawdzić antenę na 2 metry, to musimy ten zakres tutaj zmienić, tak? Czyli jeżeli mierzymy antenę, kalibrujemy na tym zakresie, który mierzymy, tak? Żeby zmienić zakres, klikamy tutaj w prawą stronę ekranu. Coś problem tutaj z wskaźnikiem mam leśnym. I tak, wybieramy opcję Stimulus i następnie Start, czyli początek przedziału. Na 2 metrów sobie zróbmy 140 MHz. No to wpisujemy 1. Oj. Jeden za dużo. 4, 0 i megaherce. Tu oprócz megaherców mamy do wyboru giga i kilo, tak? Tu już mamy na dole wybrane 140 MHz i dajemy koniec przedziału, tak? Czyli jeszcze raz klikamy po prawej stronie, klikamy tutaj stop i bierzemy 150 MHz. Pięknie. Przedział mamy zrobiony, możemy zaczynać kalibrację. No to skoro zakres mamy wybrany, możemy przechodzić do kalibracji. Znowu klikamy w prawą stronę ekranu. Pojawi nam się jeszcze ciągle menu z tego stimulusa, więc możemy sobie wrócić do głównego. Klikamy back. No i tutaj mamy raz, dwa, trzy, czwartą opcję kalibrata. Klikamy. Jeszcze raz kalibrata. No i lecimy po kolei te wszystkie zadania, tak? Pierwsze trzy, open, short i low, będzie dla portu CH0, czyli dla wejściowego, a potem isolin i true dla portu CH1 albo S21, kto jak woli. Te dwa ostatnie, jeżeli chcemy szybko zmierzyć antenę, zależy nam na czasie, możemy pominąć. No ale zróbmy całą kalibrację, tak? Wkręcamy zworkę open, ja nie wkręcam. To dajemy, że zrobione, tak? Następnie dajemy short, czyli zwarcie. Tak to wygląda. To po prostu zwiera. Kręcona. Dajemy, że jest zrobione. Czyli klikamy short. Dobra. Teraz mamy load. Czyli wkręcamy tutaj zworkę z opornikiem. 50 ohmów. Jak nie jesteście pewni, możecie sobie po prostu sprawdzić multimetrem. Puszczymy troszeczkę. Kręcone, wciskamy LoAN. No jakbyśmy chcieli skończyć dla tego portu pierwszego, od razu klikamy w DON. A jeżeli chcemy przeprowadzić kalibrację do końca, to tą zworkę z góry, z 50-omową, wkręcamy do portu CH1, czyli tego dolnego. No i klikamy isolin, że jest wciśnięty, tak? Dobra. No i ostatnią opcją to jest połączenie tych dwóch portów. Czyli bierzemy ten piękny kabelek, który dostaliśmy. No i wkręcamy do dolnego portu i górnego portu, tak? No i klikamy, że jest. Jeżeli chcemy zakończyć, kończymy, chcemy. I teraz zapisujemy. Mamy 5 banków pamięci do zapisania. Ja zawsze sobie zapisuję w banku zerowym. Dlaczego w banku zerowym?
ponieważ jeżeli wyłączymy analizator, i włączymy, od razu nam się ustawi na zakres, który zapisaliśmy, czyli tutaj od 140 MHz do 150 MHz. No i proszę zobaczyć, że tutaj mamy, że na tym zakresie korzystamy z banku pamięci 0, a duża literka C mówi nam, że ten zakres jest skalibrowany. Jeżeli byśmy poszli troszeczkę sobie poza zakres, na przykład stimulusa sobie weźmy od 100 MHz, to już zobaczmy, że ta literka nam się świeci na zielono i to jest mała literka, tak? Czyli dalej korzystamy z zakresu z banku pamięci 0, ale ten zakres od 100 do 150 nie jest kalibrowany, czyli trzeba przeprowadzić jeszcze raz kalibrację. Czyli pamiętajcie o tym. Oczywiście nie musisz subskrybować tego kanału, ale każda subskrypcja przyczynia się do jego rozwoju. Za co bardzo dziękuję. Free from hate. Think of the future that we